Brakiści to są generalnie proste bestie, to znaczy wystarczy, że wygrają jedną partię z rzędu i od razu życie staje się jakby trochę bardziej kolorowe. I nie ukrywam, że dla mnie ta wygrana z Gukeszem w rundzie numer 6 była bardzo potrzebna, bo nawet jeżeli nie będę od tego grał lepiej, to będę się trochę lepiej czuł. A jak się będę trochę lepiej czuł, trochę pewniej czuł, to będę podejmował inne decyzje i nagle się okaże, że może będę grał lepiej. Także takie zwycięstwo jest często takim game changerem, jak nie idzie. No i dzisiaj, oczywiście, po, po całkiem sympatycznej partii, którą zagrałem dzień wcześniej, poszedłem na pojedynek z innym nastrojem. Ale oczywiście w pamięci było to, że białymi trzy jaja już zniosłem. Nie chciałem być taką bardzo urodzajną kurą. Także dzisiaj plan był jednak taki, żeby tego jaja nie znieść kolejnego. A rywalizowałem z zawodnikiem, z którym przegrać absolutnie można i zdarzało mi się to nieraz. Zresztą po raz pierwszy z Dawidem Nawarą, bo z nim dzisiaj rywalizowałem, przegrałem w 1995 roku. Roku, ręka w górę, ilu widzów wtedy jeszcze nawet nie była w planach, bo były to Mistrzostwa Europy do lat 10, ostatnia runda, i tam właśnie z Dawidem przegrałem. Potem graliśmy wielokrotnie, udawało mi się wygrywać, nawet jak Dawid miał 2700, bo to zawodnik, który no, przez wiele, wiele lat. Był takim stabilnym um, graczem okolic 20-30 miejsca na świecie. No i słynął, słynął z czego? Słynął z ostrej, nieszablonowej gry. Uwielbiał grać um, takie szachy bardzo konkretne, um, bardzo radosne. I jedna z takich jedna z jego partii taka dość nieśmiertelna była pamiętam w Bill gdzieś królem przemknął całą szachownicę nie pamiętam z kim to było ale no partia absolutnie epicka no i wiadomo z Dawidem z Dawidem trzeba uważać zwłaszcza na takie bardzo zadymiaste pozycje bo on po prostu zawsze Liczył jak, no, jak maszynka, jak komputer to była jego bardzo mocna nie, strona, aczkolwiek no, ma taki mankament, że czasami w pozycjach, w których nie trzeba liczyć też liczy i zaczyna tracić czas, siły, energię i, nie, i potem w efekcie tego, że liczy za dużo, popełnia nie, błędy, czyli nie, wychodzi nie, to co ja wiele razy mówiłem, że myślenie w szachach czasami nie, kompletnie się. Nie, nie opłaca. Natomiast, jeżeli jeszcze trzeba coś dodać przed rozpoczęciem analizy, to może tylko to, że. No, sądziłem, że ta jedna wygrana nie sprawi, że zawodnicy nabiorą do mnie więcej, powiedzmy, sobie szacunku czy respektu. No i raczej Dawid będzie chciał mnie połknąć, bo, bo no. Trzy zarabiały mi mówią same za siebie, co jakby ukierunkowało moje przygotowania troszkę inaczej, bo stwierdziłem po, po, po pewnej batalii ze sobą, że jednak znowu zagram E4. I gdybym był w dobrej dyspozycji, spodziewam się, że Dawid mógłby rozważyć zagranie ruchu E5. a jeżeli idzie mi jak idzie, no to, to raczej skłaniałem się ku temu, żeby przygotowywać się przede wszystkim na ruch C5. No i to E4C5, moi drodzy, stanęło, czyli obrona sycylijska. Już nie muszę chyba przypominać, jak ona wyglądała w tym turnieju, jakie dostałem baty od Parhama Maksudlu oraz od Nodirbeka Abdusatorowa. A dzisiaj stwierdziłem, że a. Niech się wali, niech się pali. Ja pokażę, że mogę grać główne warianty, czy stosunkowo główne. I po D6 poszedłem w Najdorfa, w główny wariant. Znaczy tutaj już nie wiadomo w dzisiejszych czasach, co jest tak naprawdę głównym wariantem. No ja zdecydowałem się na ruch z G5, czyli ruch bardzo pryncypialny. Jakby ułatwieniem decyzji w tym kierunku było to, że Dawid nie gra tutaj E6, które jest głównym posunięciem. Tutaj może dochodzić do tego słynnego wariantu zatrutego piona, bodajże tak to się nazywa i no, to jest oczywiście gigantyczna teoria. Natomiast Dawid miał tutaj partię poskoczek B na D7 i znowuż to zagrał. Ja tutaj przygotowałem taką małą ideę, którą w ogóle to jest bardzo śmieszne. Chyba przygotowałem już z ponad dekadę temu, a nigdy nie zagrałem. Goniec C4, Hetman B6. Teraz można tego pionka oddawać. Tak zresztą grał z Dawidem Izisz Stoczek, no i przegrał. Ale ja pionka pobroniłem, zasłoniłem tutaj. E Bicie na B2 nie jest już możliwe. E6 i A4. No i właśnie to jest ta mała idea, która no, ma pewne atuty. Przede wszystkim takie, że jeżeli ktoś nie zna, no to musi już grać na głowę. A granie na głowę nie jest tutaj takie banalne, bo. Zauważmy, że czarne nie stoją typowo dla obrony sycylijskiej. Ten hetman raczej nie stoi tu, raczej stoi tutaj. Raczej już jest tutaj jakaś perspektywa zrobienia ruszady. Skoczek na D7 może stać dobrze, ale niekoniecznie w tym momencie jest to takie super, bo nawet często się trzeba rozglądać za biciami na E6. Więc po ruchu A4, no, trzeba już myśleć. A grozi A5. To jest taka mała pozycyjna groźba, czyli, jak czarne zagrają na przykład, nie wiem, goniec E7, to ja gram A5 i chcę tutaj um, walczyć um, o jakąś przestrzeń. To nie jest jakieś niewiadomo co, ale nawet tego typu rzeczy. Już robią się ciekawe, już tutaj można rozpatrywać takie historie. Dawid, po namyśle niezbyt długim, tam 8-minutowym, bodajże zagrał Hetman A5. Ruch najbardziej logiczny, e, związanie skoczka, wisi pionek E4 i druga groźba. Zaatakowany został goniec, więc trzeba się obronić. Można byłoby pewnie wrócić gońcem, ale to byłoby skromne. Zagrałem Hetman D2. No i właśnie tutaj czarne mają opcję. Dawid stosunkowo szybko zagrał gońcem na E7, co jest tutaj głównym posunięciem. Znaczy, u mnie było w notatkach głównym. Innym ruchem jest H6, które wygląda jednak trochę dziwnie, bo po biciu biciu. Białe mogą próbować F4 i wykorzystać lepszy rozwój. Więc goniec E7 no jest ruchem logicznym i dodatkowo też gdzieś tam buduje nacisk na gońca G5. Więc ja muszę uważać, żeby przypadkiem nie podstawić tu jakiejś taktyki związanej ze skoczek E4, bo czasami mogą takie rzeczy bić, yy, Mogą takie rzeczy by, być, takie bicia się mogą pojawiać. Yy, tutaj też są oczywiście inne niuanse, o których zaraz opowiem, bo ten Hetman na polu A5 też jest niebronicowy. Trzeba uważać, żeby go w jakimś momencie po prostu nie stracić. Ja zagrałem F3. Tutaj chwilkę myślałem, bo nie byłem pewien, czy na pewno to patrzyłem w tej pozycji, ale okazuje się, że tak, że tak miałem zagrać. No i czarne odpowiedziały teraz skoczek C5. Ruch bardzo logiczny. Zaatakowany jest goniec. Jeżeli nie wiem, zrobię roszadę, skoczek bije, no to czarne są tutaj raczej ukontentowane, więc odchodzę gońcem. Tutaj, oczywiście, musiałem uważać, policzyć tego typu rzeczy. No nie mogę tutaj na przykład pobić pionkiem, bo goniec bije G5, Hetman bije G5 i się można zdziwić. Szach i na końcu tracę Hetmana. Natomiast tutaj biję skoczkiem i na całe szczęście Hetman jest zaatakowany. I na to nie biję królem, nie biję skoczkiem, bo to wszystko byłoby złe, tylko biję gońcem i zostaję z figurą przewagi. Także te taktyki tutaj nie wchodzą. Nie wchodzi ruch skoczek A4, bo. Tutaj myślę, że jest więcej niż jedna opcja. Ja już nawet nie pamiętam, co mi się najbardziej podobało. Być może po prostu goniec B3, tutaj można zagrać, a nawet tego typu pozycja byłaby mocno ryzykowna, bo ten Hetman no, może być dostarczycielem bardzo wielu. Bardzo wielu temp, także tutaj trzeba zdecydowanie uważać, żeby się w coś nie, nie, nie wpakować. I w tej pozycji, w tej pozycji, Dawid nie zdecydował się na bicie, zagrał goniec D7. No i tutaj zacząłem myśleć, bo tego ruchu na pewno nie patrzyłem, to byłem pewien. Wydawał mi się on jednak lekko niedokładny, bo no wygląda troszeczkę tak. Podejrzanie. Skoczek nie ma teraz powrotu na pole D7. Jak uda mi się dojść do B4, to będą problemy. Oczywiście czarne coraz bardziej myślą o biciu na A4 ale to też jest obarczone sporym ryzykiem. Ja zagrałem roszadę tutaj strasznie długo nie myślałem i czarne wieża c8. Ten ruch wydawał mi się przy partii mocno ryzykowny i ta pozycja dla białych wydawała mi się teraz no wielce kusząca, wielce apetyczna, bo zauważmy, że czarne nie mogą zrobić, to jest bardzo istotne, kluczowe w tej pozycji, nie mogą zrobić roszady, bo jest skoczek d5 z podwójnym atakiem. Oczywiście nie można, het, znaczy można ale wtedy się traci materiał, bo skoczka tutaj, co prawda, czarne odbiją, ale w tym momencie mają figurę mniej, no i zostaną po prostu z pionkiem mniej w, najlepszej, w najlepszym scenariuszu, więc tak nie można. A Hetman D8 czy Goniec D8 no to, to nie są dobre rozwiązania. Ta pozycja jest dla białych no, niemal wygrana, pewnie po jakimś A5B4. Bardzo źle to stoi dla, dla czarnych, więc nie można robić roszady. Wieża C8 jest ruchem przygotowawczym. Ta wieża się gdzieś tam może przydać w różnych układach. I teraz ja miałem dylemat. Długo myślałem, chyba najdłużej w partii, bo ponad 15 minut. Ja tutaj, pierwszy ruch, który chciałem zagrać, to wieża F na E1, a drugi ruch, który potem zobaczyłem, to wieża F na B1. I te dwa ruchy tutaj rozpatrywałem, o niczym innym nie myślałem. I tak naprawdę. Mm, Uznałem, że wieża f1, fe1 jest bardziej gąśliwe i może bardziej użyteczne. No bo wieża fb1 tak naprawdę też wygląda bardzo fajnie, grozi ruch b4 z widełkami. Jeżeli hetman b4, to mam bardzo fajny ruch a5 i teraz no bicie na a5 to goniec bije e6, to jest słabe dla czarnych. Ten pionek jest zbyt ważny, żeby go wymienić za pionka a5. Jeżeli ruch typu Goniec D8, to wydawało mi się, że nawet mogę zagrać ruch typu Skoczek D1 bądź Skoczek E2. Teraz bicie po prostu przegrywa, bo C3, B4 tak mi się wydaje, że przegrywa. Albo no, na, jakieś, na jakieś różne sposoby można tę figurę może wymienić. Hetmany najpierw. Coś tu powinno się udać. Tak tak, tak to wygląda. Więc pewnie bicie i goniec z D2. I ta pozycja wydawała mi się bardzo przyjemna dla białych, bo grozi B4, C4 i to wszystko idzie. I ta końcówka wydaje mi się nie być równą. Natomiast chyba odrzuciłem to ze względu na skoczek bije A4, skoczek ale właściwie nie wiem, czy to było. Czy trzeba było się tego bać? Bo ja zapomniałem o tym, bo mogę oczywiście zagrać tak, tak, yy, tak. Yy, czy znaczy nie, nie, przepraszam. Tutaj nie Goniec A4, tylko Hetman D2, Goniec D2, Goniec A4, Goniec E6, tak i tak. I to będzie coś podobnego, co powstało w partii. Ja się zastanawiałem, czy tutaj mieć lepiej wierzę tu, czy tu i nie, byłem pewien. Chociaż chyba w ogóle lepiej jest ją mieć tutaj. Yy, natomiast. Tu jest ruch B4, o którym ja troszkę zapomniałem. I teraz na hetman B6. Być może ta pozycja o tego typu może tutaj dawać teraz goniec E3 możemy wtrącić, grozi, grozi bicie. Jak hetman odchodzi, no to wtedy można poszukać nawet bicia, bicia tak, albo bierza B4. No to to wygląda dużo ciekawie, chociaż tu jeszcze hetman C4. No są jakieś niuanse, które tutaj można było policzyć. Ja no, tak miałem przeczucie, że tutaj dobrze stoję, że stoję lepiej, i nie wiem, czy to wieża FB1 nie było lepszym posunięciem. Ja zagrałem wieża FE1, bo marzyły mi się, proszę was, piękne poświęcenia tutaj. Gdyby był ruch białych, białe grożą ruchem skoczek F5, tylko że trudno zrobić ruch czarnymi, który nie zmienia tego układu. Ciekawe było H6 i na H6 się może zacząć dymienie, to znaczy mogę spróbować tutaj nawet zagrać skoczek F5. Teraz na HG skoczek bije E7. Nie można króla 7, bo skoczek D5 wygrywam Hetmana po tym szachu, więc tego nie można bić. Wieża, bije, wieża idzie na D8, ale ja wracam. I teraz na to, na to, król F8, Hetman D5, ponawiam atak, i to mi się wydawało akurat wygrywające. To znaczy, tak, i po prostu bije i w następnym ruchu daje mata na każdy układ. Więc ym, tutaj, po ruchu skoczek F5, trzeba pewnie tego skoczka pobić. Teraz ja mam różne opcje. Nie wiedziałem, czy to jest dobre, ale wydawało mi się diablo kuszące, bo mogę nawet pobić. Na to, na to znowu jest bardzo niebezpiecznie, bo grozi wieża E7, i chyba nie ma jak się bronić przed tym, bo jeżeli Hetman odejdzie, no to skoczek D5 wtedy. Natomiast tu jest goniec F6, teraz mogę pobić, mogę zbić Hetman D6. Hetman D6 też jest bardzo ciekawym ruchem. Tylko, że mam dwie figury mniej, więc no tutaj trzeba by było mieć troszkę, troszkę, że tak powiem, dobrego humoru, żeby w takie coś wejść. Ale to niewykluczone, że nawet tutaj się coś dzieje, chociaż ja widziałem król D8 i nie byłem pewien, czy mam tutaj kontynuację ataku. Mogę, oczywiście też pobić, na taki ruch jest Hetman D5, na koniec E8 jest na przykład coś takiego i też nie wiadomo, co tu się dzieje, tak tak, no tutaj mam niestety całą wieżę mniej i ten atak może niestety się kończyć więc ja nie byłem pewien na ile te groźby są tutaj bardzo mocne, no ale gdyby to stało, no to bym na pewno troszkę pomyślał bo oczywiście mogę tutaj na przykład wrócić goniec F4 i idee są podobne cały czas skoczek F5 na to skoczek F5 już działa no bo jeżeli tak, tak, tak no to znowu ta wieża E7 wygrywa więc tu skoczek F5 jest bardzo nieprzyjemne. Mogę też gońcem na E3 wrócić. Nie mam pojęcia, który ruch jest tutaj najlepszy. Natomiast Dawid zagrał skoczek A4 w tej pozycji. Po długim namyśle, on tutaj 30 minut moi drodzy myślał, co pokazuje jak trudna była ta pozycja. Skoro taki zawodnik, który fenomenalnie liczy, poświęcił tutaj aż 30 minut. No ale nie jest to dziwne, bo tutaj jest naprawdę ogrom liczenia. Ja niestety pobiłem skoczek A4, bo oczywiście no moim pierwszym ruchem, który rozpatrywałem, było gonie z B3. Teraz. Po, po pierwsze, nie byłem na 100% pewien, czy nie można wierzać C3 i B5, ale wydawało mi się, że to nie powinno wyrównywać, że tutaj jakiś ruch powinien mi dawać przewagę, może nawet C4, po prostu. Ale kluczowe jest tutaj z B3-B5. No i to była moja pierwsza myśl, żeby iść na tą pozycję, zamknąć oczy i zagrać skoczek F5. No, ale potem zacząłem myśleć, niestety być może, i jest bicie, bicie, i teraz mega istotny szach na polu B6, i niestety po tym szachu chyba ten atak no, znika. Moim zdaniem jest niewystarczający, bo. No innych ruchów chyba tutaj nie ma. No, grozi to wieża E7 niesamowicie, ale jest właśnie to to posunięcie. No i nie mam teraz ruchów. Oczywiście mogę zacząć od goniec F6, mogę zacząć od goniec F6. Jak GF tak, to być może nie przejmuję się nawet tym szachem. Może taką pozycję mogę tutaj próbować grać. Bo tak, tak grozi mat, tak może tutaj jeszcze naciskam po jakimś wieża E4 chociaż no wieża tak, tak może to też być przegrana pozycja tutaj trzeba bardzo, no ale nawet czasami jakieś F4 tu można zagrać tego typu pozycje nawet bez figury potrafią być bardzo interesujące bo czarne są w dużym przysiadzie natomiast tutaj też nie wiedziałem co się dzieje po goniec F6 i no bicie bicie to można właśnie król d8 nie ma tego bo jest wymiana hetmanów no i, no i chyba nic się nie dzieje także tutaj zwątpiłem oczywiście mogłem na to pójść i tutaj pobić i tak może trzeba było zagrać bicie bicie tak tak no i ta pozycja to jest przecież plusik tylko że coś mi no właśnie ale może coś takiego tak tak i go nie jest tutaj łapie te pierze. No właśnie, dlaczego goniec B3 nie zagrałem, to jest dobre pytanie. Bo tutaj, tu, chyba nie doceniłem tego właśnie skoczek A4, bo przecież ta pozycja, ta pozycja powinna być bardzo nieprzyjemna. Okej, okay, no pe pewnie on tutaj nie bije, pewnie robi coś innego, ale to, nie wiem, na przykład wieża C4, bicie, król D7, no tak, to może coś takiego. Ale nawet tutaj, po C3, wieża A8, na przykład B3, wieża gdzieś tam odchodzi, wieża... A4, wieża A1 to może być nieprzyjemna pozycja. To jeszcze czarne muszą tutaj popracować na, na, na wyrównanie. A ja zagrałem mięciutko, jak kaczuszka, bo pobiłem skoczek A4 i ja myślałem, że tutaj stoi odrobinkę lepiej po tych wymianach, które tutaj były wymuszone. Ale nie stoję właśnie. Król f7, bardzo prosty ruch. Nie jakieś e5, puszczające wszystkie białe pola, bo wtedy skoczek f5, wieża c2 nie działa, bo gonie c3 i grozi y, skoczek e3 z wygraniem tej jakości. Y, więc po prostu król f7. No i teraz gdybym, być może, gdybym był w stanie szybko ustawić b3, c4, to może to jest jakiś plusik, ale ja nie widziałem, jak to zrobić, no bo grozi, grozi E5 teraz, znaczy może grozić, bo to już będzie troszkę inna pozycja. Hmm, chociaż, no, nawet jeżeli nie grozi, to nie wiadomo, jaki ruch mam zrobić. No, nie mogę przede wszystkim zagrać B3, no bo tak, i teraz już można pobić tego pionka. I no nie wiedziałem co zrobić. C4 wydawało mi się przesadą, bo jest wtedy skoczek D7. Jak B3, skoczek idzie na C5. Nie mogę wieżą na A2, bo jest E5. Jak wieża A3, to skoczek D3 wisi wieża, i za chwilę idzie D5 za takim na wieżę A3. Nie podobało mi się to, dlatego zagrałem znowu tak mięciutko C3. No i, no i chyba jest po prostu równa, ale co ciekawe, Dawid już tutaj chyba próbował mnie ograć, co nie jest zaskakujące. Zagrał skoczek D7, ja wieża A1, bo ta wieża mi tutaj wydawała się stać pod tempami. Nie podobała mi się tutaj, bo iskoczek skoczek B6, i skoczek C5 muszę każdorazowo rozpatrywać, więc sądziłem, że tę wieżę przestawię. Mój plan tutaj zakładał, że jeżeli czarne zrobią coś głupiego, to ja szybko wieża E2, wieża F1, F4. Bo z jednej strony białe stoją tutaj fajnie, bo mają dwie wysepki pionowe, a czarne trzy. I to może coś dawać, ale jak się przyjrzymy, to nie jest to takie oczywiste, bo tutaj te dwa pionki bardzo fajnie mogą w jakimś momencie nawet tutaj. Pressingować i wówczas może się okazać, że czarny jakiegoś oddalonego wolnego pionka zrobił. Centrum jest elastyczne ze strony czarnych, trzeba się liczyć i z E5, i z D5 w różnych układach. I no, może być to zdradliwa pozycja, bo ta struktura tutaj yy, może no, taka żywa jest dość i trzeba być na to przygotowany. Pewnie jest to równa pozycja, ale i białymi, i czarnymi można tutaj słabszego zawodnika, jeszcze myślę mocno. Pocisnąć. Goniec f 6 zagrał Dawid, ruch sensowny. Ja goniec E3. Nie wiem, czy goniec D4 jest groźbą, ale może być, bo y, powiedzmy, no nie wiem jaki ruch bym zrobił, bo, bo wszystkie nie mają sensu, chyba jak, y, jeżeli nie odchodzę z koczkiem. Y, ale no nie podobała mi się ta ewentualność bicia. Natomiast być może skoczek B3 mogłem zagrać, żeby wziąć pod kontrolę pole C5, z tym, że nie byłem pewien co się dzieje po skoczek C5, bicie i D 5 Jaka jest ocena tej pozycji? Bo obawiam się, że E5 i goniec E7 to jest już przewaga czarnych zwłaszcza jeżeli czarne zagrają C4, może jeszcze jak ja gram C4, to nie ma tutaj przewagi, ale nawet zauważcie, że taką pozycję bardzo łatwo jest przerżnąć, typu tak, tak i jeszcze powiedzmy czarne grają H5, białe nieopatrznie F4, to jest bardzo nie, nie, nieopatrznie C4 i, i po tym to już w ogóle może być przegrana pozycja, goniec na C3 jest bardzo zły, więc trzeba tutaj uważać, zwłaszcza z ruchami E5, bo przestawiamy pionka na czarne pole, no, mi się to nie podobało. Wolałem te pionki trzymać na razie w spokoju. Zagrałem gonie z E3, czarne skoczek E5, no i ja wieża E2. Myślałem, że taki sprytny chłopak jestem, że zagram tą wieżą. Wieża broni pionka B2, gdzieś tam wieża F1 mogę szykować, ale Dawid wieża, wieża D8, nic się tu nie przejmuje. Prawdę mówiąc, przez moment myślałem, że on spróbuje G5, H5 zagrać. Ja chyba bym tak zagrał czarnymi, bo problem w tym, że jak tak zagramy, król na E7. No, to teraz właściwie mamy już słabość. To jeżeli teraz wieża stanie na polu G4, jedna bądź druga, to już potem można pressingować. A jak zagramy H3 znowu trochę nieopatrznie, to H5, H4 i mogą być potem problemy z tą strukturą. Pewnie znowu tu się nic nie dzieje, ale ja się tego troszkę obawiałem. Nastąpiło wieża HD8. Ja zagrałem teraz skoczek B3. Bo nagle zdałem sobie sprawę, że ten mój plan wieża F1, to taki jest chyba nie halo, bo czarne mogą skoczyć C4, tutaj D5, i nawet ta pozycja zaczęła mi się, przyznam szczerze, nie podobać. Zwłaszcza, że tutaj jest jeszcze wtrącone bicie, bicie i tak. No i tu trzeba już uważać, bo ten pionek jest słaby, bo tu jest już konkretny plan, po prostu pchamy te pionki do przodu. No nie byłem przekonany, czy ja w takie coś chcę iść. Dlatego zagrałem tutaj skoczek b3, troszkę zmieniając plany, zobaczyłem pole a5 dla mojego skoczka, jak tam stanę powinno być nieźle, skoczek c4, no i gonie z d4, po prostu proponując wymianę, jeżeli bicie, bicie, to to mi się w miarę podobało, teraz nie ma ruchu e5, bo skoczek f5 i no, na pewno białe tu nie stoją gorzej, pewnie znowu nic się nie dzieje, ale to mi się w miarę podobało, no i tu, tu miałbym plan f4, skoczek f3. Dlatego Dawid zagrał bardzo chytry ruch G6, biorący pod kontrolę pole, pole F5. No, i ja, prawdę mówiąc, sądziłem, że tutaj partia się skończy remisem. Jak tylko wybije 30 ruch, bo obie strony raczej nie mają tutaj wielkich możliwości. Ja pobiłem, zagrałem F4. Gdyby udało mi się tutaj troszkę progresu zrobić, to może, może gdzieś tam coś mogę zrobić. Ale bardzo silny ruch E5. Teraz wieża F1. Zagrałem ten ruch od ręki, potem się zacząłem zastanawiać, czy ja. Zagrałem dobrze. No to było takie kontrowersyjne, bo tak, tak, szach. Tak, yy, ale może ta pozycja broni się bez problemu. Chociaż no ja się bałem, że tutaj na końcu tego pionka po prostu mogę stracić, a tego typu pozycja no to trzeba być pewien, że ten pionek nie wygra partii, co wcale nie jest oczywiste tutaj. To może być nawet przegrana pozycja. Yy, także, no chyba dlatego tak nie zagrałem. Zagrałem wieża F1. Bicie, bicie, tak i wieża. Skoczek D4 tu zagrałem dość szybko. Potem się zastanowiłem, że w sumie to może za szybko. Bo ciekawe było skoczek na C1. Z tym, że wtedy skoczek E5, wtedy skoczek E5. Bo jeżeli wieża F8. To skoczek D3 chyba mam. I ten skoczek albo przez B4, albo przez F4 zresztą broni wieże na D5 może iść. No ale tu może właśnie skoczek E5, biorąc pod kontrolę pole D3. Naciskając na piona C3, więc nie ma możliwości przestawienia tych pionków wyżej. Tutaj byłem, powiem Wam szczerze, taki. Może nie tyle niepewny, co wydawało mi się, że to jest pozycja remisowa, ale ja jeszcze muszę uważać, bo w czym jest problem? Mój król nie jest w grze i może tutaj, ja zagrałem skoczek d4, może trzeba było po prostu królem iść do przodu. To jest niewykluczone, że to był najlepszy ruch i na wierze f8 po prostu pobić i podejść królem tutaj. Już król jest w grze, już go można gdzieś nam przestawiać, a to jeszcze nic nie oznacza, no bo nawet jak ten król tu podejdzie, to, to nic się nie dzieje. Ja zagrałem tutaj, myślę tak troszkę, troszkę tak nóżałansko, bo skoczek d4, chciałem skoczek f3, wieża f8, no i teraz zamiast, może to było najprostsze, zbić, zbić i zagrać skoczek f3 i przesłaniam linię F, zaraz podchodzę królem, ja zagrałem B3 i zaproponowałem remis. Który to został odrzucony po ruchu skoczek E5, słusznie zresztą, no bo ja tutaj mam pewien problem. Ten król nie może podejść łatwo do centrum. Na całe szczęście mam ruch C4, tak mi się wydaje, że na całe szczęście i ta konstrukcja jest dość solidna, ale muszę uważać, bo gdyby nie daj Boże król stanął na E5, to już może być bardzo, bardzo niedobrze. Albo na B4, gdy się, gdyby się dostał. Bo mm, po prostu króla w grze mogą mieć czarne, a białe nie. No i tutaj byłem tak troszkę dyskomfort czułem. Oczywiście tutaj jest ruch wieża F2, ale przyznam, ja się bałem tak grać. Bo nawet ta końcówka, no nie byłem przekonany, że to jest taki prosty remis. Tak, tak. Mm. Chociaż w sumie czego ja się bałem, to nie wiem. Yy, więc może tak, może po prostu trzeba było tutaj zaproponować tą wymianę. Chyba się bałem ruchu B5, tutaj, wiecie. Jeżeli bicie, to bicie. I jeżeli na przykład tak, to. A nie, no A5 też nie ma. No to jak to często bywa? Myślę, że tu widziałem jakieś, jakieś demony, których w ogóle nie było. Yy, ja zagrałem C4. Biorąc jakby pole B5 pod kontrolę, żeby tego B5 nie było. I miałem na uwadze to, że ewentualnie skoczka mogę próbować czasami na D5 przestawić, bo na tym D5 on może dość fajnie stać. Dawid zagrał dość szybko A5, co wydawało mi się niepotrzebne, bo ja i tak nie chcę zagrać ani B4 ani C5, a to daje jakieś obiekty nie do ataku, może jakiś ruch H5, H4. Był, był niegłupi zobaczyć co ja zrobię po h5, bo jak zagram tak, no to ten pionek może być słabością. To nawet taka może być tutaj idea, tak, i na to jest szach, e, szach, i tego nie ma, bo jest tak, za takiem na wieżę. A jeżeli e, pobiję, no to już przegrywam partię, prawda? Bo muszę obronić i, i przegrywam. Więc może taki ruch jak h5 był tutaj bardzo chytry, żeby troszeczkę podgrzać atmosferę. Ok, no pewnie mogę zagrać tak i na przykład na h4 wymienić. No ale to bym się troszkę tutaj może stresował. Natomiast nastąpiło A5. Ja skoczek B5 wydawało mi się, że spoko, bo teraz grożę wieża D2 i nacisnąć na pionka. Tutaj już byłem zadowolony. Skoczek D3 i wieża E3. Nie wiem, czy to był dobry ruch, natomiast no wydawało mi się, że muszą bronić pionka, dlatego tak zagrałem i bronię go taktycznie, bo na skoczek C5 jest ruch E5 i nieoczekiwanie. Już w tarapatach są czarne, tutaj trzeba skoczek e6 i no, może to jest remis, a może nie. Tak, 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 no zdobywam pionkę. Także skoczek c5 tutaj nie wchodzi w grę, skoczek b4, no i właśnie to jest taki moment, w którym znowu trzeba tutaj się zastanowić co robić. E5 byłoby ciekawe, ale chyba wtedy jest d5, tego się obawiałem i no, ten problem króla robi się coraz wyraźniejszy taka pozycja wydawało mi się może być po prostu przegrana albo bardzo trudna do obrony oczywiście no może jakoś na taktyce tutaj się bronię no, ale gram bez króla, więc na to nie chciałem iść i zrobiłem coś co jest no, kontrowersyjne i nie wiem czy nie jest po prostu złe bo ja zagrałem wieża H3 szukając aktywności bo mi się wymarzyło, że ja te pionki zaatakuję i najpierw zagrałem tak, jeżeli tak H5 broniąc pionka, to akurat bardzo szybko tutaj obieram sobie pionka za cel. Jeżeli broni go wieża, to wieża G5 i ta wieża pięknie zaczyna tutaj super aktywność łapie. Tu mi się wydawało, że może nawet lepiej białe stoją. Stąd wieża F7, żeby pionka obronić. I teraz wieża G3, ruch bardzo kontrowersyjny, bo ja przeoczyłem jedną rzecz i to bardzo dużą rzecz. Mianowicie wieża f4 zostało zagrane, logiczny ruch, bo ja chcę wieża g5 zagrać za chwilkę. Wieża f4, skoczek c3 i teraz ja kompletnie zapomniałem o tym, że czarne mogą zagrać proste posunięcie król f6. I tutaj, no i na całe szczęście miałbym jeszcze parę minut, żeby się ogarnąć i nie spanikować. Ale moi drodzy, no groźba jest przerażająca, czyli król jak wejdzie po prostu jak w maliny, no to jest strasznie. I no tutaj troszkę strach się bać. To naprawdę jest pozycja, w której trzeba troszkę tutaj się pogimnastykować. Musiałbym tutaj policzyć, może wieża F3 robi remis, bicie, bicie król E5 i skoczek b5 na przykład, ale to jest, to, to, już, to już ten pionek zaraz tutaj może padać, prawda? Może skoczek e2, żeby pole c1 kontrolować. Tak, tak, ale nie mam już tego ruchu. To, to znowu konik c5 grozi, więc może wymiana, wiesz, już przegrywać. I jak tu grać? Oczywiście jest skoczek d5, bicie, bicie, ale jeżeli ja miałbym powiedzieć, jaka jest ocena tej pozycji, to dla mnie to jest praktycznie no, na granicy. No co, no tak, tak, tak? No to, to wygląda bliżej przegranej. No, nawet taki ruch, który się wydaje, że super, może napotkać na coś w stylu B5. I na to po prostu tak, wieża tutaj za chwilę. No to są ogromne praktyczne problemy, a może nawet obiektywnie to jest przegrana pozycja. Także tutaj po ruchu yy, król f6, ja bym naprawdę miał bardzo trudne zadanie i byłem przerażony widząc to, tę opcję. Byłem przerażony i zniesmaczony, że do tego dopuściłem, bo e, no tutaj nie miałem obowiązku grać wieża h3, wieża g3. No to jest jakiś absurd właściwie, że tak zagrałem. Ale tutaj to jest tak jakby kumulacja niefortunnych wydarzeń, bo ja się zacząłem tutaj obawiać tego, że król przejdzie na e5 i krok po kroku różne rzeczy mnie tutaj zaczęły martwić. A przecież, no nie wiem, mogę nawet wrócić skoczkiem na pole D4, zobaczyć, co czarne zrobią. No na taki ruch zawsze jest szach. Potem chcę zagrać na przykład G3, król G2, podciągnąć tego króla i jest spokój, tu się nic nie dzieje. Więc ciekaw jestem, co, jaka tutaj jest ocena pozycji po tym ruchu król F6, ale ja jestem naprawdę przerażony, że to może być przegrana. Może tak muszę zagrać i na H5. Może wrócić, żeby tutaj nie pozwolić temu królowi pójść. Jak tak, to może wtedy to jest jakiś niuans, że ten pionek tutaj już jest. No ale szczerze, to, to no słabo to wygląda. Oczywiście powie, ktoś powie, że nawet tak, tak, i tak jeszcze się nic nie wydarzyło, bo na to jest tak, ale no to już jest pozycja na, na gołym okiem. Widać, że jest bardzo podejrzanie. Choć może faktycznie po prostu stawię wieżę na D1. I, I nic się nie, nie dzieje, no ale to jest coś, czego bym nie chciał widzieć na szachownicy. Na moje szczęście, Dawid tutaj podstawił bardzo dużo, bo zagrał król E6. Jest wieża G5, ni stąd, ni zowąd. Ta wieża, która marzyła mi się, że wejdzie do gry pod, przez taką dość nietypową y, ścieżkę, ona naprawdę teraz ląduje na piątej linii, atakuje pionka. B6 w ogóle chyba przegrywa bo wieża B5 i bije pionka za chwilę więc jedyny ruch tutaj to skoczek C6 i tutaj już mam wybór bo można wieża B5 można wieża D5, ale wieża D5 wygląda lepiej i teraz było ciekawie bo jest 39 ruch i Dawid musi robić jakieś decyzje, ma 3 minuty a jest nieprzyjemnie mi się w ogóle wydawało że z uwagi na to, że ja nie mam groźby w tej pozycji, to niewykluczone, że czarne mogą spróbować coś w stylu, nie wiem, H6 na przykład. Po prostu tak zagrać, ale nie wiadomo, czy lepiej te pionki trzymać tak, czy inaczej. Natomiast ten ruch wygląda sprytnie: no bo jak H3, to nawet można sobie G5 zagrać, być może cały czas odbijając piłeczkę. Bo chodzi o to, że no, chociaż z drugiej strony po tym ruchu już mogę spróbować tak, tak i zbić tego. Król gdzieś tutaj idzie, no ale ja atakuję tego. Nie wiem, nie mam pojęcia. Są tutaj jakieś problemy. Dawid zdecydował się na ruch wieża F7. Myślałem, że on nie jest konieczny. Zrobił to na 3 sekundach, więc już miałem taką. No, wiecie, wiecie, że może mu się pomyli, ale nie. Ja skoczek B5, zaatakowałem pionka i teraz zostało zagrane skoczek B4 Dawid po partii powiedział, że może i wieża D7 robi remis mi się wydawało, że jest to ruch wielce ryzykowny bo ja sądziłem, że po prostu wychodzę królem i Dawid mówił, że tutaj remisuje ruch A4 ale ja tego specjalnie nie widzę, co znaczy tak i teraz jeżeli nie wiem tak, no to ja gram po prostu tak i przesuwam pionka za chwilkę, a może nie przesuwam może to remisuje, może o to mu chodziło i teraz, jeżeli bije tutaj, to wieża bije pionka, skoczka, a jeżeli tak, no to to jest remis. Więc może faktycznie tutaj taki ruch jak skoczek A5 prowadzi do remisu, ale w 40 ruchu, no nie chciał Dawid tego króla wypuszczać i zagrał skoczek B4, podstawiając mój kolejny ruch. Bo ja tutaj nie biję pionka na D6, bo król E5 i wydaje mi się, że jest ok, chociaż przyznam się szczerze, że nie widziałem, że tu mogę zagrać wieża B6 to też jestem udany, bo mam ruch wieża B6, nie ma tego, bo tak, widełki. No ale tutaj, nawet jeżeli to jest, to nie jestem pewien, czy ja chcę na takie coś iść, bo może skoczek tutaj i z jakimiś groźbami matowymi. Ale kto wie, tak, kurczę, to może nawet tak mogłem zagrać. I wieża B6, to kompletnie mi umknęło posunięcie wieża B6. Zresztą, kurczę, mo mogę się tutaj i wrócić, wieża D2. Okej, okay, to nadal nie musi być wygrana pozycja, ale no to tu się nie wykazałem. To teraz widzę, że tu się nie wykazałem. Ja w ogóle nad tym ruchem wieża, wieża D6 specjalnie nie myślałem, a, a to był 41 ruch. No można było to tu się no, pokusić, chyba że skoczek C6. A, skoczek C6 może być chytry. Ale to też pionek idzie tutaj. Obroniłem wieżę, grożę skoczek D6. A to wtedy tak, o! Popatrzcie, co się dzieje. Grozi Mat! Grozi Mat, moi drodzy. No okej, okay. sam jestem ciekaw, czy tutaj mogłem tak zagrać. Ja tego nie liczyłem. Ja policzyłem skoczek D4, Król D7. I tutaj, tutaj byłem mocno przy nadziei. Wydawało mi się, że te szanse są całkiem konkretne. Ale Król D7 jest najlepszym ruchem. Tak, i teraz, teraz znowu się troszkę sfrajerzyłem, bo ja od razu pobiłem, mimo że widziałem odpowiedź przeciwnika. A tu był ciekawy ruch wieża B5. Najpierw napadamy na piątka, zobaczymy, co nastąpi. Wcale nie jest pewne, co musi nastąpić. Prawdopodobnie król C7, wtedy biję i wtedy skoczek C6 nie działa, bo mam skoczek B5. Znaczy, nie wiadomo, czy nie działa, bo może tutaj jest król B6, król C5. Może tak być, bo na to tak, na to może to remisować. Znowu król jest nieaktywny i to może dawać czarnym remis. Tak, to tak, tak, to nie wiem, nawet top może być remisem. Ale właśnie, to, jest, to są pytania, na które przeciwnik musi odpowiadać, a nie ja, więc może tak można było zagrać. To jest bardzo ciekawy ruch że B5 i tutaj się nie popisałem, że go nie policzyłem. Bo ja zagrałem wieżę a5, skoczek c6 i tutaj jakby no, ten przebieg partii był taki, że ja mówię no dobra, tu mam minimum remis, ale trzeba było już przestawić myślenie i jednak poszukać czegoś więcej, a nie takiego no minimum remisu. Bo o co chodzi? Tu jest taktyczny trik. Skoczek c6 to nie bicie pionkiem, bo szach i wygrana końcówka pionkowa, tylko król c6, e5, żeby pozbyć się słabego piona nie działa z uwagi na słabość taktyczną wieży. Jest wieża f5, wtrącony ruch, i no nawet tego typu sztuczki no to nic nie dają, bo ta pionkówka no to będzie tutaj wygrana. Chyba, że mam B4, a to nie widziałem ruchu B4. Wow, to znowu znowu nie doliczyłem, że mam taki ruch jak B4. To kolejnej rzeczy nie doliczyłem, bo to może być akurat wygrana pionkówka. Teraz podchodzę królem. Więc tutaj G4 trzeba było też policzyć, tak? wieża tak. H3 H5. A to właśnie nie wiadomo, co się dzieje. Tak, 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 ale nie, no to, to się dograłem do przegranej chyba białymi. Tak, 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 tak. Okej, okay. yy, nie wiem, nie wiem, to trzeba będzie jeszcze sobie zobaczyć. Yy, ja zagrałem tutaj ruch yy, wieża D4, wieża D5, no i to jest niestety chyba po prostu prosty remis. Bicie, bicie i bardzo ważny ruch, król c6, ten król chce iść na pole c5. Jak tam pójdzie, no to czarne będą zadowolone. Zresztą nawet nie to, że to grozi, ale nie daje e5 i ja muszę coś zrobić. Jeżeli ruszę pionka, no to wieża atakuje tutaj, więc no tego typu historie to jest raczej remisowo, zresztą zaraz zobaczymy. Dlatego zagrałem b4. No i tutaj już byłem troszkę taki zniechęcony, bo mi się wydawało, że remis, z uwagi na to, że mój król jest pasywny, jest na wszystkie sposoby i może przez to straciłem czujność, może tu jeszcze mogłem jakoś popressingować. że F4, coś muszę zrobić, nie mam tutaj wielu sensownych ruchów, ale kto wie, czy tutaj nie trzeba było zacząć od ruchu H3 um, i zobaczyć, co zrobi przeciwnik. Poczekać na niego, dać mu szansę do pomyłki. To niech on tutaj podejmuje trudne decyzje, bo H5 można zagrać. I tak, 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 mamy tą samą pozycję co w partii, ale w tym samym wariancie na przykład. To ja tutaj przeszkasuję tego pionka. To jest jeszcze się tu trzeba pewnie nagimnastykować. Więc H3 byłoby tutaj bardzo chytrym ruchem. I nie było potrzeby przyspieszać. A ja zagrałem G3 bardzo szybko, w ogóle nie myśląc prawie. Te impulsywne decyzje, naprawdę jestem z nich niezadowolony. Wieża na F3 i teraz król G2. Znowu może trzeba było tu zagrać B5. Tak, 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 tak. Tak, B5. To jest ciekawa pozycja. To to trzeba było policzyć, a nie sobie strzelać, że mogą być problemy. Kto wie? Tego typu pozycja równie dobrze może się okazać wygrana dla białych, bo szybko postawimy znaczy, OK, tutaj pewnie jakiś taki ruch, żeby to uwierzył się zasłaniać, no ale to trzeba wszystko wyliczać, a nie sobie zagrać od ręki król G2 i zadowolony. No bo potem jest chyba prosty remis, czyli tak, 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 tak. Ja myślałem, że bardzo fajnie, że mam tutaj króla, że to jest bliżej ten król. Teraz, jeżeli tak, to wydawało mi się, że to jest ryzykowne, bo. Tak, Jeżeli ta sama pozycja, to ta wieża tutaj źle stoi, więc to już oceniałem no, jako być może i wygraną. Natomiast y, czarne biją wieżą, i to mi troszkę umknęło. No, ale jak się gra bardzo szybko, to wiele rzeczy umyka. Że na król F3 czarne nie idą już żadnego szacha czy wieża na B1, tylko grają wieża C5. Bardzo fajny ruch, i od razu autostrada dla pionka jest przygotowana. I ja teraz muszę realnie uważać. Bo na przykład, jak zagram tak, 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 to ten pionek jest już bardzo blisko. Tę pozycję można już realnie przegrać. Ja liczyłem tak. Nie, przepraszam. Ja liczyłem tak. Jeżeli wieża B5, to wydawało mi się, że ta pionkówka jest remisowa. Znaczy, tak, myślałem, że tak, 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 i tak. Wydawało mi się, że to jest remis. Mm, ale się tego bałem. Tego się bałem, że tutaj po wieża B7 nastąpi B3 najpierw, ja zagram tak i może tutaj coś przeaczam. Że nie wiem co prawda co, bo ja mam dość prosty plan łopatologiczny, przesuwać pionki, ale no troszkę się tego gdzieś tam obawiałem. I zagrałem ruch królew 4, widząc, że to chyba daje remis to znaczy, jeżeli teraz pionek idzie tutaj to ja idę tak, pionek idzie tutaj ja idę tak, no i ja jestem dość szybki więc to można przegrać wymuszam tym samym ruch g5 ja gram teraz tak jeżeli jest mój ruch to, to może mogę jakoś te pionki próbować atakować bo teraz mój król dość dobrze stoi, więc czarne b5 ja szach, czarne odchodzą ja tak, teraz nie można pobić bo w tej pionkówce akurat od razu wygrywają białe, tutaj dajemy szacha, wymieniamy hetmany i, i wygrywamy pionkówkę, więc czarne wracają. Teraz już pionkówka jest wygrana dla czarnych, nie dla białych, bo ten pionek jest daleko i trzeba będzie stracić czas, żeby go zdobyć. A czarne w tym czasie wszystko inne wybijają. No więc ja wróciłem i tutaj powtórzyliśmy ruchy i w ten sposób remis padł remis który no chyba akceptuje całkiem i uznaje za dobry wynik jak ocenić tę partię mam mieszane uczucia bo postawiłem pewne problemy przed przeciwnikiem w debiucie i myślę że tam mogłem w jakimś momencie zagrać agresywniej, na pewno poskoczek ba A4 jest kluczowy moment partii. No Dawid myślał nad tym ruchem 30 minut, i tam na pewno mogłem zagrać precyzyjniej stawiając przeciwnikowi więcej problemów. Potem w 31 Dawid odrzucił remis, chyba słusznie, bo optycznie gdzieś tam troszeczkę naciskał, w okolicach nie do czasu jakieś popełnił błędy, no i podstawił pionka, Podstawił piątka, co chyba mogło mi dać szansę na postawienie mu większych problemów, ale niestety no, impulsywne decyzje bardzo drogo mnie kosztowały, nawet nie, nie, nie popróbowałem przez to ponaciskać przeciwnika. Mimo wszystko, jednak, no wiecie, y, trzy przegrane z rzędu białymi y, zda nie zdarzają się często, gdzieś to w głowie na pewno było, także cieszę się, że. Udało się odczarować biały kolor. Cieszę się, że udało się opuścić ostatnie miejsce, bo akurat tak się złożyło, że w wielki dołek wpadł uczestnik turnieju kandydatów czyli widit który przegrał dwie partie z rzędu no i stoczył się na to niechlubne miejsce. No ale najważniejsze to grać ciekawe partie. Myślę, że ta partia była ciekawa. No i jutro, jutro pragnananda, człowiek, który tutaj walczy o pierwsze lokaty. Myślę, że znowu będzie ciekawie, także gorąco zapraszam na transmisję i wam już za dzisiaj dziękuję. Przypominam o tym, że moją działalność w internecie można wspierać na platformie Patronite, jeżeli ktoś ma ochotę, to link jest pod tym materiałem. No i nie zapominajcie o łapkach w górę, o komentarzach, za te wszystkie komentarze bardzo dziękuję, zwłaszcza za te gratulacje po partii z Łukaszem. To naprawdę bardzo miłe, że chcę wam się napisać coś takiego pozytywnego. To naprawdę działa, to naprawdę pomaga czuć wasze wsparcie i jestem za nie bardzo wdzięczny. No a te osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, zachęcam do kliknięcia subskrybuj. Tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!